Soroniu, to gdzie ci postawić te sukienki? A może tam? Halo, tutaj jestem. Cześć, jestem Laura i chciałabym zostać modelką. Jakbyś miała sobie wyobrazić siebie za wiele lat, ile byś miała sukienek w szafie? Miliony. Miliony, no dobrze. Jak każda kobieta. Kocham modę. W szafie mam moje ulubione stroje, kreacje, buty, ozdoby do włosów, kapelusze, moje nowe okulary. Robię pokaz mody. Moja młodsza siostra pokazuje cyferki, a rodzice biją brawa. My jesteśmy widownią, czasem no, wszystkie lalki też zasiadają na widowni. No. To jest taka zabawa, która im nie jest w stanie się znudzić. Czuję się wspaniale, jak ryba w wodzie. Teraz gdzie w tym wszystkim śpiew? Skoro tyle czasu... W dzień tygodnia. A, w ciągu tygodnia śpiewasz, a w weekendy jesteś modelką? Tak. Okej, okay. Bardzo... To jest grafik zapełniony po brzegi. Jesteśmy bardzo dumni z Laury. Ja na przykład w samochodzie słucham tylko wykonań Laury. Zaczaruj te fotele. Jej głos płynie prosto do serca i myślę, że wypełni serca trenerów i któryś fotel się odwróci. Dzisiaj wybrałam czerwoną sukienkę, bo czerwone sukienki przynoszą mi szczęście. Jak jeździłam na konkursy, to zawsze jak jeździłam w czerwonej sukience, to wygrywałam. Laura, moja modelko, chodź tutaj, zasiądź, proszę. Jak się czujesz? Jestem trochę zestresowana. Jak się relaksujesz przed pokazem mody? Siedzę i oddycham. No to siedzimy, oddychamy. To jest ten moment. Pamiętasz, że masz jaką sukienkę na sobie? Czerwona. Czyli przynosi co? Szczęście. Dobrze, powodzenia, kochana, będzie dziękuję. Super. Wirtualna piątka. Mua. Jaka ta Laura ładnie ubrana. Pytanie odpowie. Maleństwo. Wziąć się do ręki i wszystko będzie różowe. Wystarczy wziąć się do ręki, usypać ziarnko fantazji i już za chwilę można dolecieć od gwiazdy. Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się, aby bawić się. Jak masz na imię? Laurka. Ojej, czekaj, to jest twoje imię? Tak. Laura Laurka. Jaką jesteś piękną laurką tego programu, wiesz? Przepięknie wyglądasz i przepięknie śpiewasz. Dziękuję. A ile masz latek? 9. Ale zobacz, jakie ma magiczne buciki, no piękne. No wszystko, jaka suknia. Stylówka jest super. A powiedz, dziękuję. Laurko, co najbardziej lubisz śpiewać? Operę. Serio? Pokażesz nam coś? A pokażesz z nam opery? No to dawaj. Słuchamy. Umio babino caro, mi piace.
Sama. Sama! Mury. No! To było piękne. Właśnie złożyłaś Laurkę w muzyce klasycznej i operowej. Wiesz co, moim zdaniem to jest właśnie ten kierunek. Tak, tak, to jest przepięknie brzmisz. Niesamowite. Trzymam za ciebie kciuki, żebyś była najbardziej rozpoznawalną śpiewaczką operową świata. Miło było cię poznać, gwiazdeczko. Pa! 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 Ale czas. Yeah. Ale to mnie zaskoczyło. Ja jestem w szoku. I ten numer taki jeszcze... Jak to na tę oktawkę wyciągało? No. Mnie to wbiło, ja nie mogłem swojej szczęki podnieść. Wow, czekamy jak wróci po prostu do nas. Ponieważ ma potencjał i ten potencjał, tą iskierkę trzeba rozwijać. Zobaczenie za rok!